Profilaktyka zdrowego stylu życia jest niezwykle ważna. Wiedzą o tym także najmłodsi mieszkańcy powiatu ostrowskiego, którzy 14 maja wzięli udział w festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Cieszę się, że po raz kolejny mamy przyjemność gościć ten festiwal u siebie, powiedział dyrektor Miejskiego Domu Kultury Jacek Kalinowski. Była to już 11. edycja tego konkursu, a za dotychczasowe wsparcie i współpracę podziękował wszystkim Państwowy Powiatowy Inspektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Tomasz Liwartowski. W festiwalu udział wzięło 82 wykonawców z 14 placówek oświatowych. Na początku na scenie zaprezentowały się przedszkolaki. Thank you.
się bawić lubimy. Lecz gdy się ubrudzimy, szybko się czyścimy. Wy się nie myjecie i często chorujecie. Bo czystość to jest zdrowie, to jest zdrowie. Każdy nam to powie, warto podejść. Myśliwe przedszkolaki, przedszkolaki. Myją buzię, ręce i zawsze zdrowe są. Wykonawców oceniało jury w składzie Bożena Krajewska i Wiesława Kańkowska z Ostrowskiego Sanepidu, a także Hanna Sasinowska, Emilia Krupa i Piotr Trętowski, który pełnił również rolę przewodniczącego jury. Nie sposób jest wybrać tego najlepszego zespołu, ponieważ jedni pięknie zatańczyli, inni pięknie zaśpiewali, jeszcze inni przedstawili piękny tekst. Dlatego uznaliśmy, że wszystkich was wyróżnimy. Fanfary, drodzy państwo, dla wszystkich uczestników. Dziękujemy opiekunom za trud, pracę, bo to, drodzy państwo, jest ogromna praca, bo my widzimy tylko sam finał. Brawa, wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. W kolejnej części festiwalu zaprezentowali się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ona też już nie ma siły.
Po burzliwych naradach jury przyznało wyróżnienie dla reprezentantów Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasienicy. Na miejscu trzecim uplasował się Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Miejsce drugie zajęli uczniowie z Ostrowskiej Szkoły Podstawowej nr 3. Najlepiej zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Glinie. W kategorii szkół gimnazjalnych wyróżniony został zespół z Gminnego Gimnazjum w Jelonkach. Miejsce trzecie zajęła grupa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli. Miejsce drugie zajęła reprezentantka z Zespołu Szkół Publicznych nr 1. W tej kategorii wygrał zespół z Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi wykonawcy – statuetki i nagrody rzeczowe. Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wezmą udział w wojewódzkim etapie Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, który odbędzie się w Siedlcach. Ostrowski Festiwal poprowadziła Urszula Równa.